Michał Cichy z tej strony, a ze mną jest Artur Szpilka. Artur, trochę tych tematów już też przerabiałeś, już postaram się, wiesz, nie gadać tego wszystkiego co zawsze. Ale Artur, ciekawi mnie tak, jak teraz spojrzysz na całą swoją drogę sportową i to jak zaczynałeś, czy ty kiedykolwiek myślałeś, marzyłeś o tym, że dojdziesz aż tak wysoko? No zawsze w to wierzyłem, ale jeszcze nie doszedłem tak wysoko jak chcę, ale cały czas jestem szczęśliwy z tego, że życie i Pan Bóg i to wszystko sklepia się w jedną całość. Ja naprawdę byłem w ciężkim dołku po niejednej walce i nawet nie wiedziałem, że można tak cierpieć psychicznie, a dzisiaj jestem szczęśliwym człowiekiem i nie chciałbym już dobierać sobie do głowy tak, że tylko ten boks czy ten MMA, tylko właśnie chcę się tym bawić. Mam 33 lata, wspaniałą kobietę, najkochańsze dzieci na świecie, Pumbusia i Zyzusia, i tak bym chciał teraz po prostu troszeczkę więcej czasu im poświęcić, aczkolwiek teraz nie mogę, bo się przygotowuję do walki, ale mega mi to radość sprawia, wiesz, i chyba kluczem do sukcesu właśnie takiego mentalnego jest to, żeby nie brać sobie znowu na głowę, że to jest całe, że ty musisz, ty nic nie musisz, ty możesz, tym bardziej, że zaczynasz. Artur, ciekawi mnie, czy z perspektywy czasu jakichś rzeczy żałujesz, czy tak uważasz, że po prostu stało się i wszystko cię tak ukształtowało, jakim jesteś teraz, czy po prostu coś byś zmienił? No, na pewno w jakimś sensie tak, te lekcje pokory, porażki też wiele, nie tylko porażki sportowe, ale życiowe, ale wiesz co, czy żałuję? Pewnie każdy z nas, ale staram się w ogóle do tego nie wracać, bo nic to nie zmieni. Tak, kiedyś widziałem taki obrazek na internecie, taka klepsydra przesypująca się, ten piasek na wiesz, w klepsydrze. I ten piasek, który już tak naprawdę spadł, już go nie cofniesz, i to, co zleci, też nie wiadomo kiedy to zleci, także żyj tym i tu i teraz. No i tak staram się żyć i powiem Ci, dużo lepiej mi to wychodzi, bo jak myślę o tym, co będzie, tracę sobie świadomość tego, co jest teraz, a jak myślę o tym, co było, zabija mi to głowę głupotami i nie myślę o tym, co jest teraz, a jak myślę o tym, co jest teraz, jestem szczęśliwy. We wcześniejszym wywiadzie powiedziałeś, że kiedyś byłeś zupełnie inny, że byłeś w hermetycznym gronie, że nie widziałeś dużo rzeczy, dlatego taki byłeś, ale mnie ciekawi, czy czasem nie tęsknisz za tymi takimi czasami, mógłbym powiedzieć, chuligańskimi trochę? Wiesz co, nie tęsknię, ponieważ wyrosłem z tego. Dzisiaj mogę powiedzieć szczerze, że wiadomo, że takie bitki gdzieś tam, gdzie to było, ja już jestem starszy, ja mam 33 lata, to wiesz, ale takie coś jakby chodziliśmy z chłopakami, gdzieś tam się biliśmy, to było fajne, ale te wszystkie... Przepraszam. Dziękuję. Te wszystkie zasady, w które wierzyłem, że są, niestety z każdym kolejnym rokiem swojego życia przekonywałem się, że to jest wszystko pic na wodę, fotomontaż. Oczywiście są kumple, którzy żyją według takich zasad, a znam takich ludzi, ale gdzieś w grupie ponad tam, nie wiem, 5 osób już uważam, że czegoś takiego nie ma, 10 to już w ogóle, więc może te grupy kibicowskie to właśnie to są takie grupy. Takim gwoździem do trumny było to, jak ten Misiek poszedł na współpracę gdzieś. Dla mnie, jak byłem młodego chłopaka, ja go nigdy nie znałem, wiesz, ja miałem z nim tam jedną sprzeczkę przed tą całą sytuacją, co wyszła, że powiedz mi, że oni tam powiedzieli, że jestem personą non graty na Wisie za to, że ja poszedłem wtedy za kolegą, dzisiaj nie warty tego, ale wtedy za kolegą z Krakowi, a poszedłem, bo powiedziałem, że to jest mój kolega, bo tak uważałem i nie, że ja mam go wystawiać, ja się w takie rzeczy nie bawiłem, no i oni sobie tak powiedzieli, że ja mało ważne, dzisiaj się z tego śmieję, śmieją się z tego moi kumple, bo widać, popatrz, pierwsza lepsza sytuacja, oni wszyscy... Także ja z tego się śmieję i tylko mówię, to był gdzieś taki gwóźdź do trumny dla mnie, jeśli chodzi o kibicowanie, że oni działali sobie tak, a przyszła pierwsza sytuacja i każdy, kto więcej powiedział, znaczy kto miał więcej informacji, to był bardziej przydatny sądowi. Dlatego się to mam. Ja nigdy nic nie robiłem, za co mógłbym siedzieć. No. Chyba że bitki, no to poszedłem za to siedzieć, ale nigdy nie byłem w takim... Zawsze mnie cieszyła rywalizacja, no i dlatego też jestem pewnie sportowcem. No to fajnie, że poruszyłeś, bo też w sumie trzeba przyznać, że kibicowanie w Polsce się bardzo zmieniło, bo kiedyś nie było do pomyślenia. Ja się wychowałem w ogóle na Rybaku, bo to była dla moja taka, wiesz, legenda. Teraz też widziałem jego kilka wywiadów i ja pamiętam, nigdy nie zapomnę, jak oglądałem film Klatka i on tam to mówił, kurde, ja cię, no, wiesz, jeszcze małolat, który chciał właśnie być, ja pamiętam sobie, umyśliłem w pewnym momencie, że będę miał najlepszą, że będziemy mieć w Wiśle, my w Wieliczce taką najlepszą bojówkę, bicie na pięści. My kiedyś pamiętam, że ktoś tam znał tych z Szaksów i powiedzieli, że ja wymyśliłem, że chcemy się bić na pięści z Widzewem wtedy, tak się w ogóle poznaliśmy z tymi chłopakami, do dziś kumple. I oni się tak z nas powiedzieli, że Wisła się na pięści nie bije i mi tak wtedy to zniszczyli moje marzenia w danym momencie. Powiedziałem, jak się nie bije, to kto tam będzie mówił, czy my się możemy bić na pięści, czy nie. No i to, tak to gdzieś wyglądało. Także... Wiesz co, bo powiem Ci nawet, że ta przemowa Rybaka przed tą ustawką, to nie wiem, czy mogę mówić, który zawodnik, ale jeden zawodnik, ja mam, mówił, że przed każdą walką puszcza sobie Zbyszka z tą przemową i on dopiero wtedy czuje, że jest gotowy do walki. No, Rybak to, tak jak Ci mówię, to była taka nasza legenda, ja pamiętam za mało lata, jak kurde, ja mówię, ale oni są wszyscy kurde, pewni siebie, groźni, tu, ten, tamto. Teraz też niedawno była jakaś taka sytuacja, widziałem, to jest stara gwardia, nie, że tam Arka do niego gdzieś tam młoda, to było gdzieś w internecie wyskoczyła, chcieli tamten, a on tam się postawił i się bił z nimi 6 czy 7. I to jest, mówię, to jest stara gwardia, stare zasady, takie gdzieś, gdzie jeszcze ja się otarłem o to, jeszcze pamiętam, a znam kilku tych ludzi. Mówię, ja tak się śmieję, że ten rocznik 8-9 to jest taka końcówka, to ten, co my gdzie się wychowaliśmy jeszcze na tych starych gdzieś tam zasadach, bez telefonów, bez niczego, gdzieś gdzie to wszystko funkcjonowało te lata. Pamiętam pierwszy mecz, jak jechaliśmy na mecz, pierwszy mój mecz w ogóle to był z GKS-em Katowice i jeszcze nie wiedziałem nawet, wiesz, Marta starszy mnie wziął na ten mecz i idę sobie i weszliśmy tak naprawdę od strony tego GKS Katowice i oni tak wszyscy na nas patrzyli, wszyscy w czarnie poubierani, ja mówię, kurczę, co oni tak patrzą, przecież a to się okazało, że to przeciwna drużyna. No, także było kilka takich fajnych sytuacji. Ja uważam niewątpliwie, że w jakimś sensie właśnie środowisko kibicowskie ukształtowało jakiś charakter, pokazało drogę, ale później po czasie też zawiodło w jakimś sensie. No i przejdę do tego, co zaczynałem. Chodzi mi o to, że się dużo pozmieniało, bo kiedyś było nie do pomyślenia. No może właśnie był Zbyszek, który jak już skończył swoją karierę kibicowską, to on zaczął udzielać wywiadów. Też miałem okazję z nim pogadać, ale teraz się pojawił przed Denis. I kiedyś były sytuacje, że było nie do pomyślenia, że kibic może udzielać wywiadów, opowiadać o czymkolwiek. Czy myślisz, że Denis ma... i w ogóle może być jeszcze na trybunach, no bo jak już jest rozpoznawalny, bo mówmy się, że nawet ja kiedyś pojechałem na wyjazd i ludzie sobie zrobili ze mną zdjęcia i już uznałem, kurde, to już trochę jest dziwne, nie? Wiesz. To ja tu co, czemu może, czemu nie może, a kto o tym decyduje? Jakby nie wiem, bo... Znaczy wiesz, no chodzi mi ogólnie, że chyba, że na sam mecz pójść, ale już cokolwiek, to jesteś po prostu zbyt rozpoznawalny. No może tak, tylko że pytanie, kto chce jeszcze chodzić i się tam bić. Dla mnie to jest takie, ja Ci powiem tak szczerze, dzisiaj w tym czasie, gdzie jesteśmy, po co takie rzeczy? Ja niech sobie przyjdą na salę, niech się pobiją, tak jak na przykład on właśnie fajnie zrobił, że poszedł w sport, tak? Właśnie mega fajnie. Mi Denis w ogóle trochę przypomina, naprawdę trochę jak ja byłem młody, to właśnie też tak gadałem wszystkie rzeczy, głupoty czasami, bo wydawało mi się to w danym momencie, dopóki się nie sparzyłem oczywiście, ale jest taki zero-jedynkowy, gdzieś ja też taki byłem. Jak sobie słucham jego wywiad, nawet mój przyjaciel Gwiazdor mi wysłał, ty kurwa, on jest taki jak ty, jak byłeś młody. Też gada wszystko to, tamto, wiesz, tu ten... To też w jakimś sensie pozwoliło mu dzisiaj właśnie być jedną z bardziej rozpoznawalnych osób z tych grup kibicowskich, ponieważ walczy gdzieś tam, też przecież to też jest sportowiec, tak, bo ma, z tego co słyszałem, to był mistrzem Polski w K1, to wiesz, to też nie wzięło się z niczego, nie? Mistrzostwo Polski. Właśnie się śmieję czasami, jak mówią, że to ulicznik przyszedł od razu, no ale z takim stażem treningowym to ciężko kogoś nazwać ulicznikiem. Słuchaj, mnie ciekawi tak, Artur, no trzeba przyznać, że jesteś osobą charyzmatyczną, ale też jedną z najbardziej hejtowanych w sporcie, jak kiedykolwiek. Ja widzę tak, że mówisz już, że trochę się z tym hejtem potrafisz obyć, ale dalej ludziom odpisujesz na wiadomości. Chyba czasami jest to mocniejsze od Ciebie. Nie, odpisuję na wiadomości, ale nie wszystkie. Zależy, ja Ci powiem szczerze, patrz, pokażę Ci, żeby nie było, że kłamie. Patrz, wchodzisz na wiadomości. Tutaj mam grupę osób, które piszą te, co mam odpisane, czyli ci najbardziej tacy, wiesz o co chodzi, co z nimi utrzymają konta. Popatrz, ile mam wiadomości, powiedz co ile minut jest wiadomość, no powiedz co ile minut. No co chwilę. Co chwilę, co chwilę, ja nawet to nic nie odpisane, to jest ileś tam tysięcy wiadomości i na przykład wchodzę sobie na to i na przykład wejdę na to pierwsze, wiesz, bo mam czas, no i na przykład odpiszę, ale nie zawsze, nie mam czasu, po prostu nie mam na to czasu. I jeżeli czasami mam taki chwilę dla siebie, wejdę sobie na jakąś wiadomość i akurat jest ta wiadomość od kogoś, no to znaczy wszystkie są cały czas te nieprzeczytane, ale akurat pierwsza z brzegu, akurat w tym momencie to odpiszę, bo jak mnie ktoś denerwuje, pisze coś, o czym się ma pojęcia. Każdy mądry w internecie, wiesz, to mnie najbardziej denerwuje, bo za moich czasów nie było czegoś takiego, miałeś kogoś problem, albo wyrażałeś na jego temat złe zdanie, to też musiałeś za to jakoś albo odpowiedzieć, dlaczego tak uważasz, albo po prostu sprostać temu, że tak obrażasz. A dzisiaj to jest takie dziwne. No podejrzewam, że chyba na ulicy nie miałeś sytuacji, żeby ktoś cię hejtował. Nigdy w życiu. Ale to myślisz, z czego to wynika? To jest jakaś, nie wiem, próbują się dowartościować w internecie? Nie, że... nie interesuje mnie to. Wnosimy to. Każdy niech sobie żyje w swoim świecie, a odpowiada za swoje rzeczy. Ja się tym w ogóle nie przejmuję, nie interesuję i tak niech to zostanie. Dobra, to na zakończenie, Artur, powiedz mi, gdzie się widzisz za 10 lat? To takie pytanie jest jak z rozmów kwalifikacyjnych do korporacji. Jak pamiętasz, na początku naszej rozmowy powiedziałem Ci, że żyję tu i teraz, nie żyję tym, co będzie za 10 lat, bo równie dobrze, nie daj Boże, oczywiście mogę wyjść, może mnie samochód jebnąć i może być po wszystkim. Także żyjemy tu i teraz i na tym się skupiam. I jestem bardzo szczęśliwy, że wróciła ta złość sportowa i na tym się skupmy. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam. Jeśli podobał Wam się materiał, to zostawcie suba, dzwonek i łapkę w górę. Dzięki wielkie i do zobaczenia.